głośniej, niech wszyscy słyszą, co tu się dzieje. Dzień dobry, witam Państwa. Ja jestem mieszkańcem Brudna i od dziesięcioleci nałogowo związany z Domem Kultury Świt. I cierpię fizycznie, patrząc, co się dzieje z tym Domem Kultury. To był zawsze od czasów dyrektora Białka dla mnie miejscem niezależnym od wszelkich wpływów politycznych. Tam można było wszystko zrealizować. Byliśmy ze Skyem robić kino na bloku, proszę bardzo, rozmawiajmy. Byliśmy robić kino rosyjskie niszowe, przedwojenne kino polskie, przegląd filmów warszawianistycznych, proszę bardzo. Dyrektor nie patrzył przede wszystkim na fundusze, na to skąd ja jestem, tylko czy to jest dobre, wartościowe. Opowiadał mi, jak za jego kadencji dzieci, które przychodziły na przeglądy filmowe, potem wracali jako absolwenci studiów filmowych czy rezeszezy, wspominając, że te jego zajęcia, które były może nie dochodowe, może nie idealnie zorganizowane, ale zapaliły w nich ten ogień, pasję do zainteresowania się filmem, literaturą, sztuką, szachami i tak dalej. I taki powinien być Dom Kultury, zrobiony, skrojony na miarę mieszkańców i dla nich, przez nich stworzony, bo te domy kultury są stworzone przez nas. Teraz to, co się dzieje, nie wiadomo. Nie wiem, co się dzieje, co się stało. Może są te polityczne walki, może nie są. Natomiast najgorsze jest to, że nikt nie pyta nas o zdanie. Że nikt nie zapytał nas, mieszkańców, o to, czego my chcemy tak naprawdę. Przychodzą do nas ludzie z urzędu, często nie mieszkający tu na Zaciszu, którzy nie wiedzą może nawet, gdzie jest Dom Kultury, Zacisze, gdzie jest Blokowa, i mówią nam, jakiej kultury my chcemy i jakiej potrzebujemy. Tak. Burmistrz Woracki nie wiedział do końca, gdzie jest Zacisze. Później przez rok był w bibliotece, może nadrobił te zaległości, przestudiował mapy i teraz się dowiedział. Ale dlaczego nikt nas nie pytał o zdanie? Prawda? Mamy różne narzędzia. Jest dzielnicowa komisja dialogu społecznego, gdzie można przyjść skonsultować pomysł. Jest komisja kultury. Dwa dni temu powołano w ratuszu komisję do spraw diagnozy kultury, która ma ustalić, czy to połączenie jest sensowne i tak dalej, czy nie. Mieszkańców tam nie ma. Nie ma tam ekspertów. Nie ma tam byłych dyrektorów. Nie ma tam nikogo, kto byłby niezależny od urzędników. Więc urzędnicy zgłosili pomysł połączenia, teraz sami urzędnicy go ocenią. Bez nas. No my jesteśmy niepotrzebni. My tylko mamy tutaj przyjść, zapłacić, wyjść, a właściwie może nie musimy, bo może te domy będą funkcjonowały bez nas doskonale. Więc ja się na to nie godzę. To jest niezgodne też z linią, jaką ma miasto stołeczne Warszawa, która mówi o partycypacji, obywatelskości, o tym, żeby mieszkańcy odpowiadali na zapotrzebowania, żeby domy kultury były otwarte i tak dalej. To się nie dzieje. Co możemy teraz zrobić? Ja tu jeszcze przygotowałem pod wpływem Rafała, który na darmo złożył konsultację w sprawie Zalewu Bardowskiego, ale ja mówię, nic, spróbujemy. Ściągnąłem z ciebie wzór konsultacji społecznych i mam tutaj, zaraz puszczę Państwu, wniosek o konsultacje społeczne. Potrzeba jest 200 podpisów osób, które ostatnio głosowały tutaj na targówku w wyborach samorządowych. Tak. Jeżeli zbierzemy te 200 podpisów, to trafi do zarządu dzielnicy. I będą mieli sygnał, że mieszkańcy chcą wypowiedzieć się w kwestii połączenia. Mogą zrobić to, co robili do tej pory, czyli wrzucić to do kosza i powiedzieć, że oni wiedzą lepiej. Bo oni są ludźmi kultury po prostu, dużej. I tą kulturę mają we krwi. Ale może nacisk nasz tutaj, presja społeczna, może ktoś w Centrum Komunikacji Społecznej, może ktoś w ratuszu na Placu Bankowym zobaczy, że jednak są te ludzie, chcą konsultacji i skłoni zarząd dzielnicy do ogłoszenia tych konsultacji. I wtedy co będzie? Wtedy będzie stworzona profesjonalna ankieta dla mieszkańców. Będzie ankieta elektroniczna, będą punkty konsultacyjne i będziemy mogli wypowiedzieć się, po pierwsze, czy chcemy połączenia, a po drugie, jakie mamy potrzeby kulturalne, jakich chcemy domów kultury. I wtedy cóż zostaje, więc cóż jest prostszego, niż ktoś takiego zrobić. Jeżeli ratusz tego nie robi, no to znaczy, że ma jakieś nieczyste intencje.